życie jest przykładem dla Twych sług. Ty mówiłeś do serc wszystkich, gdzie nadzieja i gdzie Bóg. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy. Racz przed Boga tronem w niebie wstawiać się za nas potrzebie. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy. Racz przed Boga tronem w niebie wstawiać się za nas potrzebie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Akt oddania się Świętemu Ojcu Pio. O sławny, święty Ojcze Pio z Pietrelciny, Ty, który jesteś świętym tego nowego tysiąclecia, Ty, który jesteś naszym przyjacielem, pocieszycielem naszych dusz, pomocą dla nas, grzeszników. Dzięki swojemu cierpieniu dobrze rozumiesz wszystkie nasze strapienia. Dlatego powierzamy Ci prośby o łaski dla nas i dla osób nam drogich. Powierzamy Ci nasze dusze, by stały się zdolne do udźwignięcia całego cierpienia, które nosimy w sercach. Powierzamy Ci nasze błagania o to, byś ofiarował nas Dziewicy, pośredniczce łask, abyśmy otrzymali od Pana wieczne zbawienie. Powierzamy Ci nasze troski i prosimy o wstawiennictwo u Pana, byśmy dzięki Bożej dobroci otrzymali łaskę, której gorąco pragniemy. Otocz nas swoją opieką, chroni nas przed podstępami szatana, a przede wszystkim wstawiaj się u Najwyższego, byśmy oczyszczeni z grzechów wytrwale kroczyli ścieżkami dobra przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bądź w niebie naszym patronem, święty Ojcze Pio, naznaczony świętymi znakami męki naszego Zbawiciela. Ciebie wybrał Bóg, abyś w naszych czasach na nowo ukazał potęgę i cuda Bożej miłości. Bądź w niebie naszym patronem, a gdy wzywamy Twojego potężnego wstawiennictwa u tronu Bożego miłosierdzia, uproś nam przebaczenie grzechów, łaskę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Eucharystii i radość trwania w Kościele Świętym. Broń nas przed złym duchem, kieruj nasze kroki na drogę pokoju i naucz nas żyć w prawdzie i wolności dzieci Bożych przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Westchnienie do świętego Ojca Pio. Święty Ojcze Pio, przed złem broń mnie, pod płaszcz Twej opieki pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie. W dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie. W ostatniej godzinie mojego życia doczesnego pojednaj mnie w miłości z Bogiem, a także módl się za mną teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże,
zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Ojcze Pio, módl się za nami. Wierny natchnieniom Ducha Świętego, módl się za nami. Rozmiłowany w pokorze i ubóstwie Jezusa Chrystusa, módl się za nami. Gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa, módl się za nami. Wierny naśladowco świętego Franciszka z Asyżu, módl się za nami. W ciele swoim noszący znamiona męki Zbawiciela, módl się za nami. Cieszący się nadprzyrodzonymi darami, módl się za nami. Ozdobo zakonu franciszkańskiego, módl się za nami. Niosący światu dobro i pokój, módl się za nami. Wybrane naczynie świętości i łaski, módl się za nami. Niezmordowany w jednaniu grzeszników z Bogiem, módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Zdobywający serca prostotą i mocą Słowa Bożego, módl się za nami. Nauczający bardziej przykładem niż słowem, módl się za nami. Wzorze miłości Boga i bliźniego, módl się za nami. Spotykający Chrystusa w każdym człowieku, módl się za nami. Opiekunie cierpiących, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. Znoszący upokorzenia z cierpliwością, módl się za nami. Mężny wśród przeciwności, módl się za nami. Wzorze franciszkańskiego ubóstwa, módl się za nami. Wzorze czystości kapłańskiej, módl się za nami. Mężu doskonałego posłuszeństwa, módl się za nami. Miłośniku życia ukrytego, módl się za nami. Mężu modlitwy skupienia i kontemplacji, módl się za nami. Nauczycielu modlitwy garnących się do Chrystusa, módl się za nami. Możny nasz orędowniku u Boga,
módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że święty ojciec Pio żył w ubóstwie i pokorze, by w ten sposób upodobnić się do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Spraw, prosimy Cię, abyśmy postępując tą samą drogą, z Jego pomocą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą w pełni wesela i miłości. Amen. Dom wydawniczy Rafael zaprasza do wysłuchania książki autorstwa Luigiego Peroni pod tytułem Ojciec Pio. Praca, nauka i modlitwa. W dzieciństwie u Francesca dało się zauważyć tylko umiarkowane demonstrowanie własnej religijności, nieliczne chwile milczącej izolacji, nagłą bladość i oznaki cierpienia, jakieś rzadkie momenty wycofania się. Wszystko to mogło być odbierane jako oznaki dziwactwa chłopca, do tego stopnia, że jego własna mama żaliła się bliskim. Francesco doprawdy stracił rozum. Ja nie wiem, co się stało. Jego rówieśnicy, dzisiaj już mocno posunięci w latach, wspominają go tak. Codziennie rano i wieczorem szedł do kościoła, żeby odwiedzić Jezusa i Matkę Boską. Bardzo lubił samotność i kiedy był w Pietrelcinie, przesiadywał w kościele świętego Pio Męczennika i oddawał się modlitwie. Kiedy kościół był zamknięty, Francesco siadał na pobliskim kamieniu i tam się modlił. W wieku 9, 10 i 11 lat mało się bawił, czytywał natomiast książki religijne. Zakrystianin Michele, zwany Peruto, zgodził się zamykać Francesca w kościele. Chłopiec ustalił z nim godziny, w jakich zakrystianin miał go wypuszczać i zobowiązywał go, aby nic nikomu na ten temat nie mówił. Michele, zwany Peruto, który skrycie umożliwiał małemu Francescowi ucieczkę od świata, wyczuwał aurę tajemniczości unoszącą się wokół chłopca i popierał bez żadnych zastrzeżeń jego pragnienie ukrycia się. Wspierając po cichu i entuzjastycznie pobożność Francesca, wydawał się przeczuwać w tym chłopcu jakieś przejawy niezwykłości, coś, co wykraczało poza codzienność. Francesco nieustannie się modlił i odprawiał pokutę. Podczas gdy owce skubały trawę na pastwisku w Santa Barbara, chłopiec trzymał w ręku koronkę i odmawiał różaniec, któremu pozostał wierny do końca życia. W każdym razie, podziwiając obfite dary natury na polach i łąkach, wpadał w ekstatyczny zachwyt i zanurzony we właściwej dziecięctwu tajemniczej prostocie, podziwiał wspaniałość natury i rozpływał się w pokornych modlitwach. W domu, chociaż mama przygotowała mu takie wygodne łóżeczko, Francesco wolał sypiać na ziemi, mając kamień zamiast poduszki. Jego pragnienie koncentracji prowadziło go po trochu do upodobania do miejsc położonych na uboczu, odpowiednich do rozmyślań i modlitwy. W Piana Romana Francesco chętnie przebywał w szałasie swojego przyjaciela Merkuria, natomiast w Pietrelcinie, w wysoko położonej izdebce zwanej wieżyczką, do której dostęp był utrudniony. Tam mieściła się siedziba Francesca. Ten pokoik był świadkiem pokuty, modlitwy, walki z diabłem. Pewnego dnia mama Francesca usłyszała hałasy dobiegające z sypialni. Pośpieszyła tam więc i zobaczyła swojego syna, który biczował się do krwi łańcuchem. Natychmiast kazała mu przestać. Widząc, że jej nakaz nie odniósł żadnego skutku i syn kontynuował katowanie siebie,
Zaczęła uświadamiać mu, jakie szkody może sobie wyrządzić w ten sposób. Chłopiec odpowiedział na to: muszę biczować się tak, jak biczowano Jezusa, aż jego plecy spłynęły krwią. Obowiązki wobec Boga ważniejsze były niż powinności matczyne, toteż Giuseppa zamilkła i nie starała się powstrzymywać syna. Nie pozostało jej nic innego, jak oddalić się ze łzami w oczach. Rówieśnicy Franceska często umawiali się na podglądanie go przez okienko, układali kamienie jeden na drugim i w ten sposób mogli wdrapać się na zakratowane okienko i zajrzeć do wnętrza izdebki. Nie mogli dostrzec niczego poza ciemnością, ale słyszeli, jak młodzieniec mocno się biczuje. W sercu chłopca żarzyły się i dopełniały niezgłębione tajemnice, jednak jego wyjątkowa skromność pokrywała wszystko płaszczem popiołów tak gęstym i nieprzejrzystym, że odkrycie tych sekretów jest i zawsze będzie niemożliwe. Niektóre sprawy można było wychwycić dzięki drobnym wskazówkom, takim jak fakt, że Francesco używał kamienia zamiast poduszki. Albo kiedy, dręczony bólami wnętrzności, pobladły i wycieńczony, nie wyrzekł słowa skargi. Symptomatyczne jest również jego długotrwałe odosobnienie w szałasie w Piana Romana lub w pokoiku mieszczącym się w ufortyfikowanych murach obronnych. Mama i pozostali krewni mieli wrażenie, że w tych pełnych milczenia chwilach skupienia Francesca jest coś niezwykłego, lecz ponieważ otaczano szacunkiem każdy intymny dialog z Bogiem, chłopiec nigdy już nie był niepokojony w momentach odosobnienia. Od roku, w którym niespełna pięcioletni Francesco odczuł pragnienie poświęcenia się na zawsze Panu i zaczęły się objawienia i ekstazy, równocześnie pojawił się demon, atakujący dziecko z całą swoją piekielną furią. Szatan objawiał się chłopcu pod postacią człowieka lub bestii w plugawych kształtach, często przybierając także postać osób mu drogich. W wieku 10 lat Francesco przystąpił do pierwszej komunii świętej, a w wieku lat 12 do bierzmowania. Proboszczem Pietrelciny był wówczas ojciec Giovanni Caporazzo. Po pierwszej komunii nie pozostała żadna pamiątka. Jednak można wyobrazić sobie, jak wielki płomień gorzał wtedy w sercu małego pastuszka, czytając fragmenty listów pisanych przez niego do spowiednika wiele lat później, kiedy został już wyświęcony na kapłana. Bicie serca, kiedy przebywam z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie, jest bardzo silne. Odczuwam tak silny głód i pragnienie przed przyjęciem Go, że niewiele brakuje, abym umarł z wycieńczenia. Głowa i serce mi płoną, usta czują całą słodycz niepokalanego ciała Syna. On całkowicie zawładnął moim sercem, tak, że cały płonę Jego boskim ogniem. Pragnąłbym na jedną chwilę otworzyć moją pierś, aby pokazać Ci ranę, którą Najsłodszy Jezus z miłością otworzył w moim sercu. 15 lat później, kiedy Francesco już od 2 lat był kapłanem, Jezus zapewniał go, że żadna łaska, o którą poprosi, nie będzie mu odmówiona. Oto jak ojciec Pio opowiadał o tym spowiednikowi. On uśmiecha się do mnie i powtarza, że takiemu obrońcy niczego się nie odmawia. Wydaje się, że ponieważ Jezus mówił do niego, uśmiechając się, ojciec Pio w swej bezgranicznej skromności podkreślał żartobliwy charakter tych zdarzeń, odciągając uwagę od ich istoty. Zauważał na przykład, że Jezus posługuje się znanym wersem z Jerozolimy Wyzwolonej i niczego takiemu obrońcy nie odmówię. Sakrament bierzmowania otrzymał Francesco w kościele parafialnym Matki Boskiej Anielskiej 27 września 1899 roku, a udzielił mu go arcybiskup Beneventu Donato Maria dell'Olio. 15 lat później ojciec Pio tak wspominał ten dzień. W moim sercu płakałem z radości w czasie tego świętego obrzędu, gdyż przypomniał mi on te uczucia, które wzbudził we mnie Najświętszy Duch Pocieszyciel tego dnia, w którym otrzymałem sakrament bierzmowania, a był to dzień szczególnie wyjątkowy i niezapomniany przez całe życie. Ileż słodkich wzruszeń pozwolił mi odczuć w owym dniu ten Duch Pocieszyciel.
Dalej ojciec Pio pisze: jak zwykle Jezus będzie uwielbiony w mojej duszy i w moim ciele. Ten, który okazywał mu szczególną miłość już od dnia narodzin, na razie chciał ukryć go przed oczyma wszystkich. Mała kronika. Życie codzienne rodziny Forgione było po części takie jak życie wszystkich rodzin zamieszkujących ten region, wyjąwszy drobne różnice będące wynikiem szczególnych upodobań. Cum gratio należał do ludzi kochających rodzinę i kościół. W takiej atmosferze Francesco czuł się doskonale. Odczuwał jednak dość boleśnie samotność, jako że członkowie rodziny, pracując na polach oddalonych od domu, byli prawie zawsze nieobecni. Kiedy zaczął naukę, musiał samemu przygotowywać sobie obiady. Były to bardzo skromne posiłki, jak wynika z zachowanych notatek. Z reguły Francesco jadł wówczas kabaczka, trochę ciecierzycy lub ziemniaki. Pozostawiony w domu, brał ze składziku obok kuchni wiązkę drewna i rozpalał ogień. Ponieważ nie brak mu było inwencji, czasami, aby urozmaicić posiłek, szedł do pobliskiego pieca i piekł nad żarem ziemniaki lub smażył ciecierzycę. Pewnego dnia mama, mając trochę wolnego czasu i pragnąc zrobić synowi niespodziankę, przygotowała mu wspaniałe danie. Były to zwykłe kabaczki, ale świetnie przyrządzone. Obok kabaczków położyła też piękną kiść winogron. Franciszek popodziwiał danie, wciągnął aromatyczny zapach. Jedzenie było doprawdy pachnące i apetyczne. Jednak chłopiec odsunął od siebie talerz. Mamie było tak przykro, że w oczach stanęły jej łzy. Francesco powiedział później: gdybym wiedział, że sprawi to mojej mamie tak wielką przykrość, pożarłbym wszystkie kabaczki. I dodał, że kiedy był mały, od kwietnia aż do jesieni nie jadał gotowanych potraw, lecz wszystko to, co rodziły pola, bób i inne warzywa, czereśnie i wszystkie owoce. Francesco nie potrzebował wiele, nie miał nałogów. A propos nałogów, w późniejszych latach ktoś zapytał go, czy w swoim życiu zapalił choć raz papierosa i choć raz się upił. Na ten temat ojciec Pio opowiadał dwie zabawne historie, które przydarzyły mu się, kiedy był małym chłopcem. Pewnego dnia, kiedy Francesco był w Piana Romana, jego wuj Pellegrino poprosił go, aby pobiegł do Pietrelciny i kupił mu cygaro oraz pudełko zapałek. Chłopiec, który miał wtedy około 10 lat, pobiegł spełnić prośbę wuja. Wracając, zatrzymał się przy drewnianym mostku spinającym brzegi potoku i przysiadłszy na kamieniu, rzekł do siebie: zobaczmy, co to takiego to palenie. Zapalił zapałkę, przytknął ją do cygara i zaciągnął się. To, co nastąpiło potem, nigdy jeszcze mu się nie przydarzyło. Poczuł, że ziemia zakołysała się pod jego stopami, żołądek przewrócił mu się do góry nogami i poczuł się całkowicie rozbity. Podniósłszy się z kamienia, powlókł się powoli do wuja Pellegrino, wręczył mu napoczęte cygaro i wszystko opowiedział. Cała przygoda skończyła się śmiechem, ale od tamtej pory na wieki, jak mówi ojciec Pio, mur wyrósł pomiędzy mną a paleniem. Po opowiedzeniu tej zabawnej anegdotki, ojciec Pio zwrócił się do jednego z obecnych z pytaniem: czy twoja żona pali? Zapytany odparł: tak, czasami, ale to nie nauk. A więc jest to zaleta, zripostował duchowny. Jeśli natomiast chodzi o alkohol, ojciec Pio mówił, że dwa razy w życiu zdarzyło mu się być nietrzeźwym, chociaż alkoholu wówczas nie pił. Pierwszy raz przydarzyło mu się to w dzieciństwie, kiedy pewnego razu przyglądał się ludziom grającym w karty, którzy od czasu do czasu pociągali wino. Drugi raz miał miejsce, kiedy będąc 10- lub 12-latkiem razem z kolegami ze szkoły przelewał z gąsiora wino mszalne. Francesco trzymał butelki podczas nalewania. Upił się oparami alkoholu do tego stopnia, że upadł na ziemię i przez jakiś czas nie mógł przyjść do siebie. Drobne niestosowności, ale jakże pouczające. Negatywne doświadczenia w większości przypadków są prawdziwymi lekcjami życia. Pewnego dnia w Piana Romana Francesco, widząc, jak jego brat Michele kosi,
też chciał tego spróbować. Jako że kosa jest niebezpiecznym narzędziem dla małych chłopców, brat nie zgodził się. Jednak kiedy Michele poszedł chwilę odpocząć i zostawił kosę na polu, Francesco postanowił wykorzystać sytuację. Zamachnął się i omal nie odciął sobie palca. Słysząc wrzask brata, Michele przybiegł i widząc obficie płynącą krew, jako pierwszą pomoc zastosował serię klapsów, a potem zabrał się do opatrywania rany. Otarł krew kawałkiem płótna oderwanym od koszuli i przyłożył go do rany, tamując krew, a następnie kawałkiem kory wiązu docisnął palec, prawie przecięty na pół. Nikt niczego nie zauważył i kilka dni później palec zagoił się. To świadczy o tym, że Francesco potrafił ukryć przed rodzicami całe zajście. Innym razem Francesco zobaczył, jak brat Camillo, kwestarz, zwinnie wskakiwał na konia. Wyczyn ten wprawił chłopca w tak wielki podziw, że postanowił, iż on również w ten sposób będzie wsiadał na wierzchowca. Wyprowadził swego osiołka, wziął długi rozbieg i skoczył. Nie trafił jednak i spadł po drugiej stronie zwierzęcia, rozbijając sobie głowę. A oto jeszcze jedno wspomnienie z okresu dzieciństwa, do którego ojciec Pio wracał. Opowiadał on, że dziadek raz w roku zabierał jego i brata nad rzekę i pozwalał, żeby chłopcy się wykąpali. On w tym czasie oddalał się, zdejmował buty, podwijał spodnie i moczył nogi. Potem mówił: ja też się kąpałem. Większą część swego wczesnego dzieciństwa Francesco spędził w Piana Romana. Latem uwielbiał sypiać pod gołym niebem, w szałasie Merkuria lub w stogu siana. Natomiast podczas burzy, albo wtedy, kiedy mama i siostry musiały nocować na farmie, był gościem, co zdarzało się często, nawet wtedy, kiedy nie padało, w domu ciotki Darii, która go bardzo lubiła i gdzie czekał na niego jego własny pokoik. Chłopiec dzielił swój czas pomiędzy pracę, naukę i modlitwę, która zawsze była intensywna, lecz nigdy nie ostentacyjna. Oprócz pełnienia powinności ministranta i odmawiania różańca, Francesco prowadził swój codzienny dialog z Bogiem w odosobnionym miejscu, pod wiązem rosnącym niedaleko szałasu Merkuria. Właśnie w cieniu tego drzewa zaczęły się dla niego próby i walka duchowa, do których powołał go Bóg. Tu rozpoczęły się ciężkie i uciążliwe walki, w których szatan lub, jak sam mówił, Belzebub, dręczył go na 1000 sposobów. Lecz on, chociaż jeszcze dziecko, był już wielki w oczach Boga. Tak, był już wielki w oczach Boga. Bardzo znany epizod cudu uczynionego przez świętego Pelegryna, w którym Francesco uczestniczył jako widz, daje sporo do myślenia. W roku 1896, kiedy Francesco miał 9 lat, ojciec zabrał go do Alta Villa Irpina, miejscowości w prowincji Avellino, gdzie obchodzono coroczne święto ku czci świętego Pelegryna, męczennika. Z tej okazji odbywał się też wielki targ, gdzie cum gratio chciał kupić konia. Francesco tak się cieszył na ten dzień, że nie zmrużył oka przez całą noc. O świcie on, ojciec i osiołek wyruszyli w drogę. Podróż trwała kilka godzin i kiedy cum gratio i Francesco dotarli do sanktuarium, słońce stało już wysoko na niebie. Kościół był pełen ludzi okazujących pełnię swoich uczuć. Niektórzy wyrażali je śpiewem, płaczem lub modlitwą, niektórzy podnosząc ręce do nieba lub klęcząc na ziemi, inni niosąc ogromne, różnokolorowe świece woskowe, kosze kwiatów lub welurowe serca haftowane złotem. Z tłumu ludzi tłoczących się wokół ołtarza świętego wyłonił się człowiek, który wysoko na rękach niósł całkowicie zdeformowane dziecko. Był to bardzo przykry widok. Jakby powodowane tajemniczą mocą, krzyki tłumu ucichły, a w momencie, kiedy mężczyzna znalazł się twarzą w twarz z wizerunkiem świętego, zrobiło się zupełnie cicho. W tej ciszy słychać było tylko coraz bardziej przejmujący głos mężczyzny. Rozemocjonowany tłum począł falować. Stojący dalej zaczęli się przepychać, żeby lepiej widzieć. Cum gratio, trzymając syna na rękach, przeciskał się w stronę wyjścia.
Jednak Francesco nalegał słodkim głosikiem, żeby jeszcze zostali. W tym czasie głos mężczyzny, który z początku był proszący, stopniowo zaczął nabierać gniewnych tonów. W pewnym momencie biedak, nagłym gestem będącym wyrazem wiary lub desperacji, popchnął lub raczej rzucił maleństwo, które do tej pory trzymał na rękach, na ołtarz świętego, krzycząc: weź go sobie albo daj mi go zdrowym. Na oczach skonsternowanego tłumu dziecko potoczyło się po ołtarzu, po czym wśród krzyków ludzi, zdrowe i normalne, z wysiłkiem podniosło się, wspierając na rękach i kolanach, które zaczęły przybierać normalną formę. Cud był rzeczywiście zdumiewający. Wśród ludu powstało zamieszanie. Cum Gratio, popychany to w prawo, to w lewo, ciągnąc za sobą syna, starał się dojść do drzwi. Kiedy zdawało się, że jest o krok od celu, na nowo został wciągnięty do środka. Wszystko przez to, że tumult jeszcze się powiększył, kiedy dzwon, jak to jest w zwyczaju, zaczął obwieszczać wszystkim, że zdarzył się cud. Kiedy nareszcie Cum Gratio zdołał wydostać się z kościoła, jego pierwszą myślą było dać porządną burę synowi, gdyż to z jego powodu znaleźli się obaj w samym środku tego potwornego zamieszania. Francesco, którego serce zawsze płonie miłością do tego, który jest wszystkim i do wszystkiego, co zostało stworzone, z pewnością również przyczynił się do cudu. Zachowały się też notatki z dwóch podróży Francesca do Montevergine i do Pompei. Pierwszą odbył on razem z kuzynami i wujem Pellegrino, drugą pociągiem z 7 kolegami z klasy. Kronikarz zanotował: za każdym razem, kiedy pociąg się zatrzymywał, w okolicach, przez które przejeżdżaliśmy, Francesco korzysta z możliwości zwiedzania kościołów i modlitwy na stopniach wielkich ołtarzy. Powierzenie się Bogu. Przeszłość moją, o Panie, polecam Twemu miłosierdziu. Teraźniejszość moją polecam Twojej miłości, a moją przyszłość oddaję w ręce Twojej opatrzności. Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: zaprawdę powiadam Wam, proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone. Wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję. O mój Jezu, Ty powiedziałeś: zaprawdę powiadam Wam, o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje, da Wam. Wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w imię Twoje o łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Najświętsze serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję. O mój Jezu, Ty powiedziałeś, zaprawdę powiadam Wam, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami, proszę o łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Najświętsze serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję. O słodkie serce Jezusa, dla Ciebie tylko jedno jest niemożliwe, nie mieć litości dla strapionych. Dlatego okaż litość nad nami, biednymi grzesznikami, i udziel nam łaski, o którą Cię prosimy, przez bolesne i niepokalane serce Maryi, Twojej i naszej czułej Matki. Amen. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Święty Józefie, Ojcze przybrany Jezusa Chrystusa, módl się za nami. Modlitwa świętego Ojca Pio o uzdrowienie. Ojcze niebieski, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz. Dziękuję Ci za zesłanie Twojego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na świat, aby mnie zbawił i uwolnił. Ufam w Twą moc i łaskę, która wspiera i leczy mnie. Kochający Ojcze, dotknij mnie teraz swoimi uzdrawiającymi dłońmi, abym uwierzył, że Twoja dobra wola jest dla mnie, mojego umysłu, ciała i duszy. Okryj mnie najszlachetniejszą krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, od czubka mej głowy do podeszwy mych stóp.
Wyrzuć to, czego nie powinno być we mnie. Wylecz niezdrowe i nieprawidłowe komórki. Otwórz zablokowane tętnice i żyły oraz odbuduj i dopełnij wszelkie uszkodzenia. Usuń wszystkie stany zapalne i przemyj infekcje mocą najdroższej krwi Jezusa. Niech ogień Twej uzdrawiającej miłości przejdzie przez całe moje ciało w celu uzdrowienia tak, aby funkcjonowało ono w sposób, w jaki Ty je stworzyłeś. Dotknij też mego umysłu i moich emocji, nawet najgłębszych zakamarków mojego serca. Napełnij mnie swoją obecnością, miłością, radością oraz spokojem i przyciągaj mnie jeszcze bliżej do siebie w każdym momencie mojego życia. Ojcze, napełnij mnie swoim Duchem Świętym i upoważnij do czynienia wszystkiego, co się da, aby moje życie przynosiło chwałę i cześć Twemu świętemu imieniu. Proszę Cię o to w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen. Modlitwa o nawrócenie grzeszników odmawiana przez świętego Ojca Pio. Pokornie proszę Cię, Panie, abyś ze względu na Twoją dobroć i miłosierdzie powstrzymał gromy Twego gniewu na nieszczęsnych grzeszników i udzielił im łaski nawrócenia i pokuty. Ty, Panie, przez autora Pieśni nad Pieśniami powiedziałeś, że jak śmierć potężna jest miłość. Dlatego z całym żarem proszę Cię, spojrzyj okiem niewypowiedzianej dobroci na tych braci i siostry, pociągnij ich ku sobie i złącz nierozerwalnymi więzami miłości. O Panie, niechaj znowu powstaną ci, którzy prawdziwie umarli. Ty, który swoim potężnym głosem wyprowadziłeś z grobu śmierci Łazarza, zawołaj na nich mocnym i potężnym głosem i przywróć im życie. Spraw, by na Twoje słowo porzucili swoje grzechy i mogli wraz ze wszystkimi odkupionymi sławić bogactwa Twego miłosierdzia. Ty sam, Panie, wiesz, jak wciąż wielu żyje z dala od Ciebie źródła wody żywej, jak wciąż sprawdzają się Twe słowa, że żniwo jest wielkie, a robotników mało, że już jest dojrzałe żniwo na polu Kościoła. Oby ono nie zmarnowało się z powodu braku robotników, oby nie zagarnęli go emisariusze szatana, którzy są tak aktywni. Nie dopuść do tego, o najsłodszy Boże, ale okaż swą litość i wejrzyj na nędzę oraz potrzeby duchowe współczesnych ludzi i odpuść grzesznikom winy i wprowadź ich na drogi sprawiedliwości i pokoju, prowadzące do Twego królestwa życia i nieśmiertelności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Ty z miłości do Jezusa kornie niosłeś krzyża znak, a przykładem swego życia wskazałeś do Boga szlak. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy, racz przed Boga tronem w niebie stawiać się za nas potrzebie. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy, racz
stać przed Boga tronem w niebie, stawiać się za nas w potrzebie. Ojcze, za Twym wstawiennictwem niech Bóg ześle zdroje łask. Proszą Cię duchowe dzieci, Ojcze Pio, prowadź nas. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy, racz przed Boga tronem w niebie stawiać się za nas w potrzebie. Ojcze, Ciebie przyzywamy, Ojcze, wszyscy Cię błagamy, racz przed Boga tronem w niebie stawiać się za nas w potrzebie.